Przykro, że się nikt nie zgłosił, ale to też oznacza, być może, ja nie mogę oceniać, że jestem właśnie tak naprawdę, że jednak jest to święto, które trochę jest sztuczne i trochę na naszym gruncie jednak jeszcze nieumocowane. W końcu przyszło do nas z zewnątrz. Na początku cieszyło się dużą sympatią, euforią. Obecnie w zasadzie nie widzę takich przygotowań do walentynek. A konkurs przygotowany przez Wałęsacki Urząd Miasta polegał na rozwiązaniu trzech zagadek. Pytania dotyczyły instytucji miejskich, takich jak Centrum Informacji Turystycznej czy Muzeum. Do konkursu mogły stanąć osoby pełnoletnie, ale żadna się nie zgłosiła. Konkurs trwał 3 dni i było o co walczyć, bo na zwycięską parę czekała kolacja w jednym z wałęsackich hoteli.